Przybyliście do naszej świątyni, aby w obecności kapłana Chrystus Panu święcił i utwierdził waszą miłość. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy. Chrystus uświęcił waszą w sakramencie chrztu, a teraz błogosławi waszej miłości oraz umacnia was przez sakrament małżeństwa, abyście byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Biorę Ciebie, Karina, za żonę, i ślubuję Ci, miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ja, Karina, biorę Ciebie, Rafa, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, zgłupieni, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Uśmiechnięci, zgłupieni, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym człowiek nie rozdziela? Małżeństwo przez was zawarte ja z uwagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.